E, kupy! Walimy się! Do 100 tysięcy bursztynów. Zobaczmy na tego jelonka pięknego. Jakiego ma dużego poroża. Ej, zobacz to! Ej, ktoś szukał mamuciego kła. Ej, to tutaj, widzowie. Pamiętam to, te zadania. Look at this, patrzcie. Różne. Chcę otrzymać przedmiot kieł mamuta. To jest to, jak to zrobić? A, muszę zajebać mamuta. Okej, okay, to nie to, ale dobre mam skojarzenia w głowie, nie? Dobry jestem w te gry, taki kminiące. Nareszcie to odznaczę. To moje chyba pierwsze wyjście z miasta w tak daleko, jak teraz idę. Ciekawe, czy przeżyjemy. A, tarcza. Czekajcie. Wolę ją mieć. O, zobaczmy tego raka. Lidia, poczekaj na mnie. Postaram się go ujarzmić. O kurwa. Ała, dostałem. One shot. O, przywraca kondycję, patrzcie. Zobaczcie to. Bierzemy sobie przedmiot. Pożywienie i... mięso, nogi. Pancerzyk, patrzcie. Przywraca kondycję. Czemu nie przewraca jej teraz? Schowaj miecz! Lidia. Wow, jakieś ruiny zamku. I wilki. Jak wyją, to znaczy, że już nas wyczuły. O! Ogólne! Kurwo! Poszedł! Wilczur jeden! Wilcza skóra przyda się na przykład do wytwarzania jakichś rzeczy. A! 100 000 jarmarków. Poziom przedszkole? Znaczy normalny poziom, a o co chodzi? Znowu coś ci się nie podoba? Zaraz zobacz, jak się rozprawię z tymi bandziorami. To jest jakaś chata, ktoś tam się buduje. Tam jest jakieś domostwo. Ty! To jest to obozowisko! Za mną! Aha. O kurwa! Widzą nas! Lidia, do walki! Kurwy! Schkeine Flaustyn! Bawarski! Czemu kurwa to czas kłóca? Jebany bandzior! Łopata! Jeszcze sprzedaż, żelazny sztylet. Mogę to wszystko zabrać! Długi łuk, to chyba mam. Jeden był czarodziejem jakiegoś niebieskich... jakichś błyskawic. Ale mam rzeczy do noszenia, biorę te rzeczy, biorę, to będzie na sprzedaż wszystko. Złoto do złota, dwa wytrychy, złoto. Tak, i tak wracam za chwilę do tego. To się wszystko posprzedaje. Jasne, Lidia, świetna robota. Trochę oberwałem. To jest jego obozowisko, możemy tu w ogóle zamieszkać. Może oni mają mamuta jakiegoś. Opiekane pory, świetnie. Trąba mamuta. Okej, ale to nie kieł, w dalszym ciągu to nie kieł. Można gotować, nie? Tutaj akurat nie. Niezła trąba. Drewniany talerz to nie. Wow. O, kapusty dwie. A co ja w ogóle miałem w tym zadaniu zrobić? O proszę, kamień szlifercki. Siekiera drwala. Kurwa, ale tu jest rzeczy, beczka. Coś jest na górze. Chyba tam trzeba się udać. Wygląda trochę niebezpiecznie, ale jest ciepło. Hop, hop! Jest tu ktoś? O kurwa, o! Pułapki. Przepraszam, tylko... O! Bandziorze, ty! Stalowa buława. Klucz. Złoto. Potiony. Mogą się przydać. Plecak i trzy pomidory. O wiele lepiej. Siodło na sidła na niedźwiedzia. Musi być bardzo czujni, Lidia. A ja mam praktycznie co chwilę... Nie podoba mi się to. Co zmieniają drewno w złoto? Jest trzeba tam mieć kto? Ostry topór. O kurwa, dobra, mamy przypał. Mamy przypał, Lidia. Gleba! Jazda z nimi! Jebany bandzior! Kurwa! Zginąłem! Mam to akurat autosejwa. Noż, kurwa! Tarcza blok! Jebany herście! Easy.
Jebany herszt! Wszyscy? O kurwa, ale ma topór. Orkowy młot. Stalowa tarcza. Złoto. Stalowe mokasyny twojego starego. Wciąż tu jestem. Kurde, wiesz co? Poniesie do mnie kilka rzeczy? To w ogóle wypierdolmy, ale broń. A broń, tu masz. To weź na racie. Kurwa macie, to chciałem jej dać. Przepraszam, pojebałem rzeczy. To ci daję. To ci daję. Przedmiocik. Miksturka. Broń. I wracam. Żelazna buława 0.15, ale chyba wolę to. Mamut! Jest! Kurwa, trąba! A gdzie jest ten? Kieł! Szkoda. Okej, wyleczony jestem. Przedmioty. Dużo też nowych rzeczy znalazłem. Na pewno lepszą tarczę mam. Bo to jest 24, a to jest 27. I ją daję. A ją odlubuję już. Nowa tarcza, yeah! Raport, klęska Polonii, cesarskie pierdolenie. Mikstura siły, mieszek, 42 złota, ruda żelaza, mikstura siły, ruda srebra. Może znajdziemy gdzieś tutaj przedmioty różne. Mówicie, że znalazłem kieł? Składniki? Nie. Jest łóżko, tu się mogę wyspać. Tu mogę w tej bazie mieszkać sobie. Ametyst, mikstura. Wow, ruda szaleństwa? Złoto. Damn, ile... Co? Za trzy koła? Ruda szaleństwa. Aha, nauczyłem się zaklęcia. Żelazny miecz to, nie? Komoda. Udźwig zwiększony? Łuki zadają o 10% obrażeń więcej. Ja cię kręcę, to mam No zajebisty plecak. Przedmioty? Teraz patrzcie. Strój, lepszy plecak. Wskaźnik ciepła. To można ubrać. To można ubrać, oj tak. Nowe rzeczy. Ale myślę, że ten plecak jest lepszy, nie? Bo tu mam... Tak. I łukiem napierdalam lepiej. Mega. Fajny, fajny plecak znalazłem, zajebiście. Chodź, Lidia, dalej. A myślicie, że tu jeszcze kieł jakiś znajdę, jak się dobrze rozejrzę? Późna kowala. Ty, fajne miejsce, może tu będę mieszkał. Łóżko jest. Ja mogę też ją przecież ubrać, nie? Futrzane karawasze. Ale ona tego nie ubiera na siebie, nie? Ona tego nie ubiera. Ta, ubiera go, zajebiście, dawaj. Może jeszcze hełm jakiś gdzieś znajdziemy. O, muchomor czerwony, to chyba nie. O! Lidia! To żeś kurwa wdepła. Au! A! Nie wiem. Ale to jest elf wysokiego rodu. Nie wiem, o co chodzi, ale ktoś tu wpadł w pułapkę, tak. Czyli do tej jaskini można wejść z dwóch stron. Ale jaja. Chyba nie da rady stąd wyjść. Spadajmy. A, zamówiłem za dużo rzeczy, przedmioty. To już wywalę coś bez przesady. To kosztuje 50. No i chuj, mamy wszystko. Chodź. Kolejna... A! Ja pierdolej, to jest pojebana gra. Spadajmy stąd. Mieszek ze złotem był jeszcze. O, już podniosłem. Mikstura berserkera, kondycji, mieszek, kolejny. Ale za taką robotę dobrą to se można, wiesz, winko z winkiem pomieszać i se, wiesz, pierdolnąć, nie? Dobra, robota zrobiona, jeszcze przeszukajmy tego bandytę. Żelazny hełm, wezmę dla niej. To dla ciebie, o, od razu lepiej wyglądasz, dawaj. Ale patrz, to wszystkie u mamuta. One są bardzo ciężkie, musisz je ponosić za mnie. Czym mogę służyć, mój tanie? To było w różne, nie? To była dobra misja. A ten, ale potem muszę odebrać te rzeczy od niej, tak? Żeby je sprzedać. Chodź, napolujemy! Lidia! On będzie spierdalał przede mną? Nie ruszaj go lepiej. Safe, piszą ludzie. Czyli będzie niebezpiecznie. A, ja lubię niebezpieczeństwo. Lidia! Teraz twoja kolej! Teraz twoja kolej, Lidia! Uciekaj, nie!
Słuchaj, Lidia, z tym mamutem to następnym razem. Lidia, wiesz co, następnym razem załatwimy robotę. Ale że mocny był, kurde. Trzeba wyekspić. Wracamy do miasta. Niezła robota, Lidia. Ale on chyba jest troszeczkę za mocny. Z moich obliczeń. Nie. Tak mnie nie zrobicie już. Stalowa tarcza, aktywacja. Pradawny topór. Kurwa mać, tarcza! I czas kura, też się przyda. Wszystko można z czegoś zrobić. Jazda. Oho. Dzień dobry, my pokojowo nastawieni. Możemy pogadać. A, czyli się napierdalamy. Jebany orku. Ciekawego nie było. Koleżka pewnie ma strzały. Sobie wezmę wszystko. Kolejne obozowisko, co? To była szamka jakaś jedona. Zwęglona skóra ślizgacza. To kurwa jakiś mistrz kuchni musiał robić. Słaba awersja do mrozu. Nice. Trucizna magii. Dzwonnicze kostuchy. Pięść głazów. O, kradzież wzrasta dzięki temu. Ziemniaki i inne rzeczy. Nie ma czasu na plądrowanie. Gdzieś tu był koń. Lidia, skakujesz? No poczekaj, mam sporo. Kurwa mać. Szkoła masz, szkoła. Trzymaj plecak. Osłaniam cię. Czym mogę służyć, mój tanie? To? Kurwa, gdzie kajmy mamy jechać? Giermku! A, tam. Skrzynia tam była? Preszt! Wracamy! Widzowie dojrzeli jakąś skrzynię, w której mogą być jakieś skarby. Musimy ją solidnie splądrować. Poczekaj mi tu. Chodzi wam o tą skrzynię gdzieś tutaj? Okej. Kurwa, będzie ciężko chyba, nie? Jest, dobra, jesteś blisko. Jeszcze bardziej tam. Noż kurwa! Jest, tu jeszcze broszeczkę. Kurwa! Chyba tego nie da radę zrobić. Jest! A, 46 zł, ale zawsze coś. O kurwa! Wrócili ziomale! Leczy się jebany! Lidia, spokojnie! Nice! Spadajmy stąd. Lśniący pył. Mikstura. Oko kota szablozębnego. Wytrych. Przedmioty. Składniki. Ciekawe, co to robi. Osłabienie zdrowia. Kurwa mać! Zjadłem jakieś gówno! A lśniący pył? O kurwa, ale faza, oko! Ale faza mnie wykręciło po tym wszystkim. A. Akharin, możesz sobie wsadzić te swoje ceny. Znaleźliśmy nasze własne źródło skomy. Najprawdziwsze, a nie tej żałosnej, chrzczonej lury z trzeciej ręki, którą nam ściskałeś. Nawet nie myśl o tym, żeby nas wydać. Ani słowa strażnikom, nie czy dowiedzą się, co tak naprawdę knuje ten twój jasnowic. O, wezmę sobie to. Wezmę sobie to, ciekawe. Dobra, spadajmy już stąd. Robisz tu naprawdę niebezpiecznie. Gdzie jest mój koń? Jest, ale źle tego. Na skrzyni kartka. Nie ma, tu jest tylko mieszek. I tu jest. O kurwa. Nowe źródło to prawdziwa złota skoma trucizny czarny klejon duszy, co tylko chcesz. Mamy dostęp do dużej liczby towarów i nawet większej liczby klientów. Tymczasem wypełniamy kufry szybciej niż jesteśmy w stanie je opróżnić. Pijemy dzień i noc, nawet nie wydaliśmy połowy złota za tę robotę z Morrowind dla miłośniczek umarlaków. Pobierać wszystkie opłaty za każdą skrzynkę, która przychodzi, co to wielbiciela zombiaków. To jest powiązane z tym to jest powiązane z tymi nekromantami. Kazałem chłopakom zaskoczyć go na drodze na zachód od Białej Grani przy spalonym domu pomiędzy strażnicą a fortem Szara Przystań. Cześć, weźmy to. Biała Grań. Okej, poczekajcie. Zadania. Udało ci mi się znaleźć takie przemienie, które... Chodźcie, to jest niedaleko tutaj chyba, nie? Dawaj, Lidia. Mapa. No,
Dawajcie, przejdziemy się. Nie jest aż tak to daleko, chodźcie. A potem wracamy to wszystko sprzedać. Chociaż po drodze mamy grań. Nie, pójdziemy sprzedać rzeczy, żeby mieć puste plecaki, a potem idziemy na to miejsce zasadzki. Zobaczymy, co tam się dzieje. Tak, pójdziemy na handel, plus odebrać nagrodę. O kurwa. A co z koniem zrobić? Jak go zostawię na przykład tutaj, to będzie na mnie czekał? Spierdoli, tak? Okej. Okay. Dzień dobry. Mamy zarówno mały... Chcesz wyrządzić tak, mam trochę rzeczy do sprzedania, wiesz? Broń, na pewno to będzie... Ale ze strojów mam sporo. Futrzana zbroja, futrzane karawasze, futrzane trzewiki razy dwa i żelazne buty ginącego ognia. Zwiększa odporność na ognie o 30%. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Rzeczywiście, ale pierdoleję. Różne rzeczy. Paski do skóry. Ruda srebra pewnie mi się przyda kiedyś, ale nie mogę tego taszczać. Ruda szaleństwa. Tym też pohandlujemy. Ja jestem właśnie takim handlarzem typowym. Skóra jelenia. Sztabka żelaza, wilcza skóra, to wszystkiego się pozbywam. Następnie moja robić asystentka, to Lidia. Czym mogę służyć, mój potrzebuję tanie? Te rzeczy od ciebie, wiesz? Orkowy młot bojowy, to ci się lepiej przyda, bo używasz tego, widzę. To od ciebie wezmę. 7 sztuk. Żelazna strzała, żelazna buława. Stalowy miecz. Utrzane karawasze. Drewniany kostur przodków. Pokchamp, strój. Oddałeś kiego mamuta za questa? Oddam. Oddam, na razie tu sprzedaję rzeczy. Broń, jeszcze raz. Cesarski łuk. Orensztana, biała grań. Stalowa buława. Stalowa strzała, stalowy miecz. Stalowy młot bojowy. Stalowy topór bojowy. Wędka, żelazna buława. Jedziemy. Karawasze, trzewiki. Okuta, żelazna tarcza. Rzemieniowa zbroja, rzemieniowe karawasze. Jest git. I teraz tak, od ciebie muszę wziąć... Wciąż tu jestem. Czekam tylko na rozkaz. Mam wszystko. Dobra, jedziemy. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Domaga sprzedać trzeba, tak. Lidla... Wciąż tu jestem. Mam dwie stalowe zbroje. Tak, stalowa zbroja dwa razy mam. Jasne, i też to idę sprzedać. Ja za oczywiście. Tobą. Lidla... Jestem tuż za tobą. Jeszcze, panie, mam coś jedną rzecz. Broń. To. Chyba, że masz jeszcze jakieś zadania. A nie mogę jej założyć zbroi. Przedmioty. I teraz tak. Teraz tak, zadania. Tu mam ten kostur, to sobie jeszcze odznaczę. Zabij Kamatu, pomoc w potrzebie. To jeszcze nie. Mamy nagrodę. Chcę otrzymać kieł mamuta. Porozmawiaj z Heroldem towarzyszy, dołącz do buntu. Odwiedzimy jeszcze zimową twierdzę, ale to za chwilę. Mamy dwie nagrody do odebrania. Tylko bez tej tarczy będziesz chodził, bo ta tarcza, ona powinna być na plecy wrzucana. Jest. Dzień dobry. Mam dla ciebie ten kieł. Gdy już zarobię nieco pieniędzy na handlu z każdym... Dziękuję. To powinno przykuć wzrok tego starego kota. Może kiedyś sama będę prowadziła kar... Zgodnie z obietnicą nauczę cię paru rzeczy o targowaniu się. Lepiej, żeby nie zrobił cię w konia żaden szemrany handlarzyna. O, retoryka, super, dziękuję. A co wiesz o Kaleitach? To samo co inni. To koto ludzie z Elsweir. Z tego, co słyszałam, Elsweir w ogóle nie przypomina Skyrim. Dobra, są tam nieważne. Tropikalne lasy. Tak, tu mam spotkanie. O, właśnie. Z magiem. Dzień dobry. Przybywasz do Smoczej Przystani, by przedyskutować siema, obecne Wici. Zmagania pracuję wojenne. Pracuję jako zarządca dla Jarla Balgrów. Przywódca bandytów z miasta znanego jako obóz przy swoim tego nie żyje. Jestem tu, by odebrać na niego nagrodę. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. Dzięki. 100? 100 złota? Wszystko jest tu zapisane. Okej. Okay. Wow, dostałem jakiś list. Jasne, albo jeszcze chciałem sprzedać rzeczy czarodziejowi. Może jest jakiś czarodziej, który handluje, sprzedaje, kupuje. Przepraszam, może ty? Nie chcesz kupić, kurwa, laski? W magii jest pewna równowaga, nie sądzi? Czary i zaklęcia dla wszystkich, którzy potrafią z nich zrobić użytek. Co zrobić teraz, widzowie? Sprzedajemy za 500? Duszący chwyt. Furia. Sprzedaj inne rzeczy i sprzedaj kontur za... Albo użyj sobie dwa... W sklepie wielobranżowym, jasne, no okej, okay, ale ma tu dużo czarów. Wiadomo, mógłbym od niego kupić 3-4 czary i sprzedać kostur, byłoby na wiesz. Dębowe ciało jest dobre, bo to buff. Zwiększa wartość zbroi rzucającego, ale przez 60 sekund, czy na przykład na jakiegoś bossa, nie? Możesz se powalczyć. Nie wydawaj tutaj, macie rację. Jeśli masz zadatki, dołącz do Akademii Magów. Tak, słyszałem o niej, będę się tam wybierał. Tak czy siak, dziękuję za pomoc i za informację. Ale mam tu pewną ciekawostkę i co przeczytam, tylko pierwsze to muszę się nie iść wysrać. Nie ma jednego szlachetnego męża w tych komnatach, poza Jarlem. Dobra, utkaj łeb. Liścik, notatki... Co ja dostałem od niego? Nagroda, a to! Notatka zarządcy, potem mogę to wywalić, nie?
O pewnych rzeczy nie mam. Patrz, dziennik Averala. Palce mi drżą, złoty szpon wreszcie trafi w moje ręce. Wraz z nim moc prawdziwych morskich baterów. Że tego już nie potrzebuję, nie? Więc mogę to wywalić. Notatka zarządcy. Jeszcze notatka zarządcy. Weź kopię ksiąg rachunkowych z kotła Arkadii. Logan, wybacz tajemniczość, ale wolę nie mówić o tym przy Jarlu. W razie gdy pozyskane przeze mnie informacje nie były wiarygodne, on i tak ma już dość zajęć. Widzisz, w tym tygodniu nieznane źródło przekazało mi wieści o potencjalnym spisku mającym na celu zabójstwo Jarla. Choć wszystkie groźby traktujemy poważnie, trudno orzec, jak wiarygodne jest to źródło, a biorąc pod uwagę, ile się tu dzieje, mam za mało czasu na zbadanie sprawy osobiście. To dlatego proszę cię o wyruszenie do kotła Arkadii i sprawdzenie ich ksiąg rachunkowych na obecność podejrzanych zakupów, a w szczególności trucizny. Poprosiłem Arkadię, aby zostawiła kopię ksiąg na ladzie. Znajdź ją, sprawdź, kto kupił butelki z trucizną w ostatnim kilku dniach i potwierdź, czy każdy taki zakup jest uzasadniony. Tymczasem ja nakażę kucharzom sprawdzać każdą potrawę. Jeśli twoje śledztwo nie da żadnych rezultatów, uznam, że informacje, które do mnie dotarły, były fałszywe, a Jarl póki co jest bezpieczny. Okej. Ciekawe. Zadania. W cieniach. Dobra, oznaczmy sobie to. Jeszcze różne. Dobra, sprawdzimy to. Za mną, Lidia. Jest kilka nowych wątków, które trzeba poruszyć. Oh yeah. Gdzie to mam iść? Tutaj, tak? Nie, to jest za tą. Kotło Arkadii. Aha, wydawało mi się, że kocioł Arkadii to będzie prawdziwy kocioł. Dobra, Arkadio. Masz bladą twarz. To może być ataksja. W domu, w Cyrodiil... O, zobaczmy, czy ma rację. Ma. Zmęczenie, znużenie, głód, niedosyt. Tak, prześpię się, jasne. Słuchaj, mam tutaj sprawunię do ciebie. Wybacz. Tak potrzebuję od ciebie, to sobie już poradzę. Kimś w tym rodzaju. Nie odebra... W tych murach mam wszystko, czego potrzebuję do uważania eliksiru na niemal... Gdyby ktoś mi dawał septima za każdy przypadek z kamienicy czy tępicy uleczone od Dobra. Czasu otwarcia mojego zakładu, to kąpiel brałabym nie w wodzie, a w monetach. Okej, ale poczekaj, ja mam sporo przedmiotów. Na przykład... Składniki, osłabienie zdrowia, to ja tego nie chcę mieć nawet przy sobie, pierdolę. A podatny na ogień jestem, jak ja to zjem, na chuj mi takie rzeczy są. Mikstury, berserkera, przerywa efekt działania trucizny, odtrutka. Po prostu jestem przemarznięty i głodny. Jasne, to w sumie tyle. Ale co wywaliłem za ladę jej? Patrz, no tak, no bo to były chore rzeczy. Patrz, księżycowy cukier, ale bo to jest drogie, rzeczywiście, mogę jej to sprzedać. Ale to chciałem wyrzucić, Mogę te rzeczy po prostu sprzedać, tak? Strasznie jestem dociążony. Cesarski łuk, co mnie tak dociążyło, strój? Chyba, że w tej stali zapierdalam całej. Stalowa tarcza, stalowa zbroja, wszystko kurwa ciężkie. A różne, aha, tak, kieł mamuta. Ametyst. A ty sprzedajesz tak, a kupujesz takie rzeczy? Kieły mamutów, kurwa, inne gadżety? O proszę, pewnie, że tak. No, od razu luźniej na plecaku, dzięki wielkie. Teraz jeszcze pytanie, czy... Czym mogę służyć, mój tani? Czy ona ma też rzeczy jakieś? Nie, ona ma super wszystko, giga nice. Na konia jeszcze by nie stać, albo chociaż stać mnie. I gdzie go będę trzymał? Te kły są przydatne później? No, możliwe, tylko ja jeszcze tego nie wiem. Ja wiem, że wy wiecie, bo pewnie wielu z was grało, ale ja tego nie wiem. Jak będę się cały czas kierował czatem, no to wy za mnie gierkę przez dzieci. A tu muszą być potknięcia platynowa. Tu muszą być problemy. Muszę sprzedawać drogocenne rzeczy, bo nie znam ich wartości jeszcze, ale jak poznam, na pewno... Przeczytaj kopię księgi rachunkowej. Okej. Dobra, wejdziemy gdzieś, gdzie jest ciepło. Może po prostu... na strefę sprzedaży. Chyba do karczmy. Najlepsze miejsce będzie w karczmie. Jeden kieł do questa został już oddany, ale podoba mi się twoja uwaga. Trochę się gubię jeszcze w tym miasteczku. Żeby się lepiej też poczuć, warto złożyć Czegoś ofiarę. Dla Boga. Kaplica Talosa. Wyleczono mnie przez wszystkich chorób. Ale nie mogę... Gdzie ta... Gdzie jest strefa sprzedaży? Ten ryneczek. Chyba niżej. Mylę się jeszcze. Wiadomo, że mogę użyć mapy, ale nie chcę tak cały czas z mapą napierdalać. Okej, to będzie tutaj. Wiesz co, potrzebuję żarcia na pewno, na przyszłość. A wiem, że gotujesz codziennie. Gotowana wołowina, kotlet z dziczyzny. Króliczy udziec. Prześpimy się, jest 21, więc idealnie z 10 godzinek, żeby o 6 wstać. I teraz tak, przedmioty, bo jestem wygłodzony. I dziczyzny. Kurwa! Zatrucie pokarmowe. Pierdolona dziczyzna, kurwa, jakaś stara, zjedzona, zajebana. Chujowo się czuję. Idę się pomodlić do jebanego Thanosa. Gówno się dzieje, dziczyznę żem zjadł w jakiejś chujowej knajpie. Surowa? Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Ała, żołądek mnie boli. Thanos! Thanos! Ofiarę składam. A, od razu lepiej.
Przedmioty, pożywienie. Mam surowe rzeczy? No i kurwa, od razu się lepiej czuję. Dobra, księgi. Co to było? Kopia księgi rachunkowej, sprawdźmy. Okej, tygodniowa księga rachunkowa dla tutaj tego. Sprawdź stajnie. Komendant Kais, mikstura kondycji, 61 sztuk złota. Mikstura niezwykłego uzdrowienia. Mikstura zwiększonej kondycji. Mikstura kowala. Targowania. A jest mikstura jebania widza na subskrypcję? Szkodliwa, powolna trucizna, jest. Norski stajenny, okej. Mikstura pomniejszonej kondycji. Czyli trzeba sprawdzić stajnie. Zadania. Sprawdź stajnie. Okej, robimy to. Dwie miejscówki do sprawdzenia. Stajnia. Za mną. Stajnia i chyba krypty nieumarłych? Coś takiego. Po kolei. Po kolei. Tęsknię za czasami, gdy siwowłosi i dziecięta wojny żyli ze sobą w zgodzie. Od początku wojny... Czy ty masz kurwa 13 lat, czy 15? To jak możesz pamiętać te czasy? Wiesz, co jest ostatnio nie tak ze Skyrim? Wszyscy mają obsesję na punkcie śmierci. Chyba po kilku dniach grania tutaj w białej grani zacznę napierdalać tymi tekstami. Nie byłem na Smoczej Górze, stary ja. Ja zrobiłem jednego questa głównego, czyli zabiłem smoka. A cały czas robię jakieś poboczne rzeczy. Chodzę, gadam z ludźmi, bawię się berka z dziećmi. Totalnie jakby, ja mam wrażenie, jakbym w RPG-ze tu grał. Robię questika kolejnego. Tornister znalazłem w krypcie bandziorów. Ale chwila, gdzie mnie to wysyła? Czemu w takie dziwne miejsce mnie to wysyła? Bez sensu, to ja muszę wracać. Dlaczego mnie ten... Czekajcie, coś tu nie gra. Zadania w cieniach. Czekaj. Sprawdź stajnie, zbadaj komnatę umarłych. To ja muszę wracać. Aha, stajnia jest poza miastem. Dobra, dobra, sorry, jasne. Znaczy, nie takie to było jasne. Tak, stajnia była gdzieś tutaj. Może uda mi się gościa tak poszantażować, że mi konia za darmo da. Albo mi konia tego. Na razie nie ostro. O, czekaj. O kurwa. Gościu! O jebany. No jasne, nie mogę cię najebać, skoro nie mogę się do ciebie dostać. Ale tak się składa. Przepraszam. Notatka stajennego? Nauczono się nowego zaklęcia, wykrycie życia. To ci zostawię. Podejrzane. Na przykład nagroda, już nie muszę tego mieć, nie? Okej, czyli ja sobie to mogę wyrzucić, żeby mi się nie myliło. Czyli upuść. Notatka stajennego. Zdobądź komatę, wykonać za nie stajnie, zabawiam. O kurwa. Dobra, poczekajcie, powolutku. Zajdź się napisem, kurwa, bo nie widzę. Mroczny elf rozsądzie uczynił wybierając mnie. Pomijając blizny, mogę spokojnie uchodzić za stajennego. Powiem sprzedawcy, że popchnął mnie jakiś dzikus i że wylądowałem twarzą w cierniach. Ale ze mnie bystrzach. Inni bandyci zawsze się ze mnie naśmiewali, mówiąc, że wyglądam jak noworodek. Ale do takich zleceń to się przydaje. Kiedy reszta gangu zobaczy, jak dobrze płaci ten mroczny elf, zaraz wszyscy też się ogolą. A właśnie mam spotkać się z moim tajemniczym dobroczyńcą w stajniach, a nie w obozie cichych księżyców. Nie wiem, o co dokładnie chodzi, ale polecił mi grać swoją rolę, aż odejdę daleko od bram miasta. To na wypadek, gdyby ktoś mnie śledził. Cóż, mam nadzieję, że nie zaskoczy mnie, kiedy będę czekał. Ostatnim razem prawie popuściłem, ale w końcu jestem bystrzachą. Kupiłem to misko, dzięki któremu łatwiej go odnajdę. Problem w tym, że otworzyłem je i nie mam pojęcia, jak to działa. Ale dla takiego bystrzachy to tylko kwestia czasu. Okej. Poczekajcie, magia. Widać przez ściany pobliskie istoty żywe. Efekt nie obejmuje nieumarłych, maszyn oraz deadr. Pewnie to się może przydać. Dadam scenariusz do ulubionych. Okej. No to wracamy, sprawdzić kolejną miejscówkę. Mam najszybszy... Myślę, że ktoś taki jak ty potrzebuje konia bojowego. Jeden jest już osiodłany. 1000. Wystarczy zapłacić. O, jeszcze pójdę. Jak Ale dzięki, chcesz. Dzięki. Wracamy. Coś tu nie gra, widzowie. Coś tu nie gra. Pamiętam? On mówił... Tam było w liście o jakimś elfie. A my... Odszukaliśmy elfa, który w pułapce leżał, taki rozjebany, pamiętacie? To wszystko jest ze sobą powiązane. Lidia jest? Lidia! Nie ma Lidii. Ciekawe, gdzie poszła, no ale trudno, nie będę przecież... Oj, wilcy są. Tak, to są chyba ruiny. Tutaj tylko elfa spotkaliśmy wcześniej.
Upewnię się jeszcze. A nie, obóz cichych księżyców. Może tu byliśmy, może nie? Zaraz się dowiemy, tylko że bez Lidii to będzie ciężkie. Gdzie jest Lidia? Pamiętacie? Może jej kazałem gdzieś zostać. Nie pozwoliłem jej iść. I ktoś tu chyba jest, ponieważ widać trupy wilków. Obóz cichych księżyców. Cicho. Cicho, widzowie. Widzicie to? Ktoś tam się... Po pierwsze... Ja to się straszyłem! Ja pierdolę! O kurwa! Ja cię kręcę, Lidia! Co tu odjebałaś? O kurwa, dobra, chodź. Nieważne. Ja cię kręcę, ale mnie wyjebał strampek! Ktoś tu wykuwa coś. Miejscówka brzmi jakby była... Okej, już wiedzą, że jesteśmy. Ale mam pomysł. Bo już wiedzą, że jesteśmy w ogóle, nie? Okej, do broni, Lidia. Wejdziemy frontem. Bądź przygotowana. Ci goście nie mają hamulców. Zróbmy tak, najebie ci. Będzie przypał. Kurwa, czemu ty włączasz to skradanie? Spokojnie. Pokaż, co potrafisz. Dobrze, Lidia. Haha. Jedziemy! Ale jesteśmy zgranym duetem. Gdzie jest kolejny? Nie widzę go! Lidia! Chyba wszyscy. Na sprzedaż. Księżycowa stalowa buława? Nie. Zapiski o księżycowej kuźni. Aha! Udało się uruchomić kuźnię. Ej, czyli tutaj wykuwanie lekkiej zbroi. Czyli jak tutaj w nocy będę coś wykuwał? Jak będę coś wykuwał? Jak to lepsze rękawice od moich? Kto tak powiedział? Dlaczego? Ataki bronią jednoręczną zdają 20%. O kurwa, dobrze mi powiedziałeś, stary. Okej, racja. Niby mniej defa, ale 25% więcej damage'a. Coś jest, dziennik zabójcy. Zbadaj obóz cichych... Znajdź zabójcę na górnym piętrze smoczej przystani, kiedy Jarl niczym się nie zajmuje. Bram wziął ciało, lecz nie duszę i partii. Nawet teraz, gdy celuję w czasie napinania cięciwy, słyszę jakich bezcenne ziewanie. Zabójca jest w środku. W tym momencie, kiedy Jarl będzie miał okazję nareszcie odetchnąć i zerknę się na wyższych piętrach. Okej. Sztabka żelaza. Wezwanie Azury? Kurwa, to jest informacja, tego nie przyswoję. It's too much for my mind, for my brain. For my brain. Ale nice, okej. Okay. Poszukajmy tu jeszcze rzeczy, ale chyba wszystko git. Co to jest? Warsztat. Okej. Okay. Ej, czy jak tutaj, jak będę tutaj wykuwał w nocy coś, to będzie zbufowane? Będzie miało bufa, dobrze rozumiem? Bo patrz, jest kuźnia, wszystko tu jest, nie? Buławę weź, dobra. Kurwa, ona jest mocna. Jest jednoręczna. Zadaje celowi 15 punktów obrażeń od ognia, gdy świecą księżyce. O kurwa, czyli w nocy zadaje więcej damage'u. Nice. Ale jeszcze zostałbym przy nim. Podoba mi się ten mur, ale okej, spoko. Spadajmy stąd. Dobra robota, Lidia. Naprawdę dobra robota. Prześpimy się tutaj? Jest 10 rano, to chociaż do 13.